47. Paweł Olejnik, Ukraina. Klub Finisz Kalisz. Brawo. Jest zwycięzca. Jest pierwsze miejsce. Prowadził prawdopodobnie z tego, co słyszeliśmy z wozu transmisyjnego. Był pierwszy na trzecim, był pierwszy na szóstym, na dziewiątym i na mecie. Ale patrzcie, tam jest również dzielny zawodnik. Patrzcie, jak trzeciego odstawił. Pierwszy rzeczywiście odstawił jego, a on odstawił następny. I brawami, witamy w Szczelinie. On się urodził w Szczelinie, ale teraz jest w Brzegu. Kamil, wicemistrzem dziesiątki szczelińskiej 2014. A tam jest przerwa. Tam jest przerwa. Czekamy, kto zajmie trzecie miejsce, kto wejdzie. Już pani pokazuje. Już tam się gdzieś podobno ukazuje, tak? Widać. Jest zawodnik, który na pewno zajmie trzecie miejsce. Proszę państwa, dystans 10 km, a jak się to wszystko rozłożyło? Dwójka pierwsza na mecie, a przed nami zawodnik, który będzie miał brązowy medal. Wspaniale finiszuje. On ma jeszcze formę. Jak piękną formę musiał mieć ten, który wygrał, który już odpoczywa. I mamy, proszę państwa, 170. Paweł Matler, Nysa. Zabiega. Paweł zajął Matner z Nysy trzecie miejsce, a więc mamy już mamy trzech przedstawicieli na mecie. No i teraz powinni już przybiegać, już tam widzę czwarty, już kolejny, piąty i już za chwileczkę będzie czołówka na mecie, a zobaczymy, w jakiej kolejności przybiegną ci, którzy biegają dla wielkiej przyjemności, dla radości. Dla nich samo przebiegnięcie to już jest wspaniała zabawa. Pani dyrektor z medalami czeka na czwartego zawodnika. Trzech pierwszych już mamy. Zobaczymy, kto zajmie czwarte miejsce. I już mamy. I witamy brawami zawodnika następnego. Numer 252, proszę państwa, już na mecie. 252. Tomasz Sobczyk z Wrocławia, z klubu Lux Żurawina, LUKS Żurawina. Czyli Lux Żurawina zajął czwarte miejsce, 252. Tomasz Sobczyk. Mamy pierwszą czwóreczkę. Zobaczymy, kto piąty ukaże się tutaj w okolicy mety. Zobaczcie, ta czwóreczka jak odsadziła pozostałych zawodników dziesiątki szczelińskiej. Czterech zawodników na mecie i czekamy na następny. A o godzinie 15. O godzinie 15 zapraszamy do Parku Głównego. Tam, gdzie jest święto patrona i tam będzie główna uroczystość zakończenia dzisiejszego biegu w Szczelinie. Z Brzegu,
zajmuje kolega Łukasz Karasowski piąte miejsce. I mamy 114, witamy serdecznie z Uławy, to jest Tomasz Klonowski z Uławy. I 239, mamy pierwszą kobietę. 239, Paweł, ty mi tutaj nie rób. Politechnika Wrocławska, Paweł Muszała, Wrocław, 239. Tu kolega mnie źle poinformował, ja nie patrzyłem. Ale chłopak. Właśnie patrzysz. Ja też mówię, gdzie ta kobieta była. Co to jest? Co jest? Jakieś gadżety są ciekawe. I mamy następnych zawodników. I mamy następnych zawodników z numerem 159, Szymon Łukowicz ze Szczelina. I tutaj mi podają koledzy następne numery. 240 to Bogdan Rycerski z Iłowa. Z Iłowej Bogdan Rycerski, 240. I mój pomocnik patrzy się, kto tam następny, jaki numer mi poda. I z numerem 19 mamy przedstawiciel Jordanowa Śląskiego, Mariusz Bil. I mamy 198, jest to Mateusz Nowacki ze Szczelina. 198, Mateusz Nowacki, Szczelin, LKS Zorza, Niemil. I mamy numer 219, tu kolega mi mówi. Numerem na mecie. Witamy serdecznie przedstawiciela Szczytna LUKS Żurawina, Ryszard Janusz. Proszę Państwa, to Adrian Samołuk z Białego Kościoła. Mamy informację od fanów, że 247 jest pani na mecie. To była pierwsza pani, numer 247. Witamy serdecznie panią Dorotkę Silarską z Złotego Stoku. Pierwsza pani, 247, pani Dorotka, gratulujemy! I wbiegają następni zawodnicy. To jakby nie było jest czołówka naszego dzisiejszego biegu, bo wiem, że ta grupka się... I mamy informację, że jest druga kobieta. Halina druga jest. Kamil. Jest Kamil, druga Kamil. Blisko nas, blisko naszego stanowiska. Dawaj do końca, Kamil! Dawaj! Pani Karinka, jako druga kobieta, za chwileczkę minęły rolety. Biegną za rączkę, 245. Witamy serdecznie. Pani Halina ze Świdnicy, klub biegacza Sobótka. A więc nieoficjalnie dwie panie wspaniałe, które zajęły na pewno wśród kobiet pierwsze i drugie miejsce, są już na mecie. A która pani będzie trzecia? Spoglądamy tam w bramę, tam się ukazują biegacze. Za chwileczkę będą tutaj z nami już na mecie. A
my w dalszym ciągu witamy zawodników, którzy są na mecie i czekamy na panią, trzecią panią. Mamy dwie panie już na mecie i czekamy na trzecią. I kolejni zawodnicy. Przypominam państwu kibicom, którzy byli tutaj z nami w tamtym roku, że czekaliśmy na ostatniego biegacza i to najstarszy zawodnik, chyba 70-letni Antoni, wolnym tempem przybiegł do nas i witamy na mecie kolejnych zawodników, numer 179. Witamy Adama Michalskiego z Sobótki. Panowie, wypatrujemy trzecią panią. Kto będzie w pierwszej trójce? Mamy dwie panie na mecie. Jeszcze brakuje nam do podium, do brązowego medalu trzeciej kobiety. Spoglądamy z utęsknieniem na bramę, tam gdzie właśnie ukazują się zawodnicy. I do pokonania będą mieli ostatnie 200 metrów. I witamy numer 167. Witamy serdecznie pana Łukasza Marcjanka ze Szczytnej. Jak widzicie państwo, grupka się rozciągnęła, korzystając z tego, że na trasie była ładna pogoda, słoneczna. A więc numer 200. Witamy serdecznie na mecie kolejnych zawodników. I przed chwileczką z numerem 200 na metę przybiegł Andrzej Nowak z Górca. 270! Witamy serdecznie! Numer 270 to pan Robert Szecel z Lądka Zdroju. I 341 to pan Tomasz Korczyński z Jelcza Laskowic. I słyszę brawa, czyli tam już są następni zawodnicy. Wszystkim od państwa należy się duże brawa. Proszę państwa, nie zeszli, może przeżywali kryzysy, ale dobiegli do końca. I numer 339, serdecznie witamy, to pan Jarosław Baran z Wrocławia, numer 339. I 139 to pan Norbert Kubik ze Świdnicy. Spoglądamy, jak to się bardzo rozciągnęło na dystansie raptem 10 km i spokojnie zbliżający do mety z numerem 111 to pan Tomasz Kaszczak z Wrocławia. I tam zachował zawodnik ostatnią siłę na dobiegnięcie do mety. Proszę, jak bardzo ładnym krokiem, widać niezmęczony specjalnie, ale ukończył z numerem 280. Proszę państwa, zawodnik to Marcin Szymański z Sycowa. Ja stąd podbiegnę, tak dam ręce, tylko że ja przybiegłem. Z numerem 90 Łukasz Jabłoński z Borka Strzelińskiego. A ja z utęsknieniem patrzę, gdzie ta pani, która zajmie trzecie miejsce wśród kobiet. Na razie nie ma, ale tu powoli się ścigają do końca. I 135 wyprzedził swojego kolegę, pan Rafał Krzaczek z Jankowic Wielkich. A więc walczymy do końca o jak najlepsze miejsce, a być może o życiówkę, o jak najlepsze czasy. I witamy trochę zmęczonego z numerem 154 Kornel Lochno z Wrocławia. A tam, proszę państwa, równym tempem, bardzo ładna praca rąk, kolejny zawodnik, którego witamy serdecznie na mecie w Szczelinie. Numer 158. 158, proszę państwa, to jest pan Leszek Łukasik z Ławy. No i teraz bardzo gęsto, jeden za drugim, kolejni zawodnicy. Jest kobieta, już mam informację, że jest tutaj pani. A
jest ta pani tak w różowym, proszę państwa, dla panów brawa, szczególnie dla pani, która ma brązowy medal. I tutaj proszę, jeszcze z córką biegnie pan. Świetnie. I jest pani 336. To jest, proszę państwa, pani Paulina Krause z Borowa. I ma trzecie miejsce wśród kobiet. Trzecie miejsce wśród kobiet. No i teraz widzimy w bramie coraz więcej zawodników. 311 numer, przed chwileczką przed państwem przybiegł zawodnik z numerem 313, to Roman Woźniczka z Brzegu. I tu spokojnie do mety numer 83, proszę państwa, dobiega zawodnik pan Wiesław Chrypczuk z Wiązowa. I kolejni zawodnicy numer 240. Jest pani 47. Słuchała sobie muzykę. 47 to pani Drążewska Monika z Wrocławia, z klubu Biegajmy we Wrocławiu. I tu świetnie finiszujący z numerem 11 zachował wspaniałą końcówkę, numer 11, pan Piotr Bartecki, właśnie tutaj ze Szczelina, pan Piotr Bartecki. Witamy 278 pana, ale ja już tam spoglądam, tam jest kolejna pani 228. Jeszcze troszeczkę, numer 126, witamy serdecznie. 126 panią Magdę Kozłowską ze Szczelina. A to dlatego bili brawa mężczyźni, bo ta pani jest stąd, ze Szczelina. I następni panowie biegają. I pan Woszczak. I świetnie finiszująca pani z numerem 172. To, proszę państwa, pani Kamila Matwiejów-Krzywina, 296. No i teraz już jest dużo. To już jest prawie końcówka biegu. 49. Witamy na mecie 49. To, proszę państwa, Remigiusz Dudek z Ziębic. I biegają następni, proszę państwa, następni. I już teraz cała grupka biegnie. Brawamy, przywitajmy. 23. 23, przypominam, to był Tomasz Boruń z Bystrzycy. I następni, walczący do końca z numerem 71, proszę państwa, Dobiesław Grabny z Mieszkowic. I tu para bawi, biegną, rozmawiają sobie pięknie. 99. Witamy serdecznie na mecie. 99 to była przed chwileczką pani Katarzyna Kaczmarek ze Szczelina. Ciężko oddychają zawodnicy. Mój trasa była 10 km, ale pogoda była dzisiaj parnoduszno. Ja nie byłem, siedzę, ale już się zmęczyłem. A oni dziesiątkę pokonywali szczelińską. Trzecią edycję szczelińskiej dziesiątki. Jeszcze biegną, jeszcze są na trasie. I panowie, czterech panów, a między nimi sympatyczna blondynka w białej bluzce, którą serdecznie również tak jak panów powitamy. Zaraz zobaczymy. O, biją brawo fanowie! Fan klub! Do końca! 20 centymetrów! I witamy z numerem 204! Finiszuje wspaniale! Z numerem 204 pani Małgosia Opalińska Klusek, Zobornik Śląski. Tam to, tam
Ale to jeszcze nie koniec, jeszcze nie koniec. Jeszcze na trasie są zawodnicy. Czekamy, jak będzie koniec wyścigu. Ale wiemy, że to się rozciągnęło. Mimo, że to było tylko dziesiątka. Ale proszę zobaczyć, pierwszy już zapomniał, że był na mecie. A pozostali jeszcze biegają. Proszę dla pani. I witamy serdecznie. 306 to pan Sławomir Wnętrze Szczelina. Jest numerem 8. Witamy zawodnika z numerem 8. To pan Tomasz Baran ze Szczelina. No teraz strzeli całą grupką, biegnie. Przypominam, że panowie, którzy i panie, które dostaliście te właśnie torebki białe, tam są bony żywnościowe. Proszę nie zgubić, bo tam są bony żywnościowe w tych białych torebkach. Witamy na mecie, numer 241. 241 to pan Łukasz Rzeszut z Wojkowic. Czarni Wojkowice. Bardzo prosimy, kto zakończył bieg, o zdawanie numerów startowych. 343, witamy! Pomalutku biegnie kolega z numerem 343, pan Wojciech Kubiak z Wrocławia. I witamy 69, 267. 267, pan Grzegorz Szarek z Jaworzyny Śląskiej. I kolejny zawodnik z numer 58 wpada na metę. Witamy serdecznie. 58, proszę państwa, to pan Rafał Galant ze Szczelina. I witamy kolejną panią. Jak dobrze odczytałem, nie wiem, 40 chyba. Nie. 140, o 140, bo tutaj pod 40 mam pana, a pod 140 mam panią Dorotę Kuchtę ze Szczelina. No Szczelin! I tutaj mówią panowie, że są kobiety jeszcze. Są. Mamy. I zbliża się z numerem 13, proszę państwa. Duże brawa. To pani Marzenka Baryła ze Szczelina. I ciężko zmęczony z numerem 214. Witamy serdecznie zawodnika z 214. Jest to pan Ryszard Pawluczuk z Gęsienic. Gęsieniec. I koledzy następni, którzy wspaniale finiszują. Witamy serdecznie pana z numerem 193. I 272. 272, proszę państwa, to pan Michał Szkudlarek z Brzegu. I kolejny pan z numerem 320. 320, proszę państwa, przed chwileczką na mecie pan Krzysztof Rzesiński z Borowa, klub WKS Śląsk Wrocław. Proszę uwagę, bo tam jeszcze grupka zawodników, która właśnie w tej chwili biega w bramę główną i zaraz będą na mecie. Przed chwileczką przed państwem pani nauczycielka języka polskiego tutaj ze Szczelina była witana przez swoją uczennicę pani Jolanta Woszczak ze Szczelina. Pani była na trasie, a tu oczy uczennice podeszły i powiedziały: niech pan pozdrowi naszą panią od polskiego. 347, zadowolony, że jest na mecie Tadeusz Kuczera. I kolejni zawodnicy, niektórzy zmęczeni, niektórzy biegną swoim rytmem. 64, witamy serdecznie, numer 64, Czesław Gawryś z Dusznik Zdroju. Ja
przypominam, że w torebkach, które Państwo otrzymujecie na mecie, w tych białych torebkach, proszę nie zgubić, są tam talony żywnościowe. Bardzo prosimy, w białych torebkach talony żywnościowe zapraszamy do bufetu. 195 pozdrawia Państwa na mecie. Numer 195 Tomasz Niemiec ze Szczelina. A jeszcze jest Maria Niemiec ze Szczelina, 196 numerem. Ja nie wiem, czy pani Maria jest przed mężem, czy za mężem. I zbliża się do mety 318 pan Mateusz Wróbel z Oławy. Witamy, panie Mateuszu. I niektórzy, tak jak tu kolega z numerem 349, samotnie zbliża się do mety. A tutaj walka do końca, rączka w rączkę. Dwie panie, ale to chyba jeden klub, bo jednakowo ugrane. Tak, razem spadają. I witamy następnych zawodników, świetnie finiszujący z numerem 351. No, zachował siły na końcówkę. 351 to Dominik Kłosowski z Wrocławia, Urząd Marszałkowski. To jest pan właśnie naczelnik, witamy serdecznie. I kolejna pani w bardzo dobrej formie na linii mety. A ja czekam w dalszym ciągu na pana Antoniego. W tamtym roku przybiegł w godzinę po pierwszym zawodniku. Teraz spoglądam z niecierpliwością, nie ma pana Antoniego. I kolejna dwójeczka, tutaj chyba wprowadza mamusię, tak? No, pomaga w końcówce, brawo! I mamy kolejnych zawodników z numerem 120. Numerem 120 to Wojciech Korczyński z Wrocławia. I tam widzę znowu kolejne panie się zbliżają. Witamy na mecie 333, proszę Państwa, z numerem 333, to jest pani Ewa Kochanowska z Opola i numer 65, witamy, to pani Małgosia Lina Krawczyk z Tarczowa. I to szczególne prawa otrzymuje wspomaganie, tutaj pan z numerem 235 końcówkę na wspomaganiu pomaga chyba syn. I numer 42, witamy na mecie, to pan Arjen de Schutgelten ze Szczelina. Przypominam, że wręczenie nagród, ale mamy 196, pani Maria Niemiec ze Szczelina. Uroczyste podsumowanie, wręczenie nagród, losowanie. O, i mamy na osiemnastkę! Brawo! Kochanej siostry na osiemnastkę pobiegła. Dziękujemy. O godzinie 15. Oj, tu świetnie finiszująca pani z numerem 200, chyba 31, jak się nie mylę. Ciężko tutaj dojrzeć. O godzinie 15 zapraszamy Państwa wszystkich do Parku Głównego. Tam będzie zakończenie i podsumowanie tegorocznej dziesiątki. I witamy dwie następne panie. 288 i 117. Pani Sylwia Kocyk ze Szczelina. Jeszcze biegną, jeszcze mieli jaką wspaniałą końcówkę ma koleżanka z numerem 89. To jest Patrycja Iwan, również ze Szczelina. I tam kolejne zawodniczki zbliżają się do mety. Oj, pomaga żona mężowi na ostatnich metrach, numer 101.
nas pomagali, pan Krzysztof Kaczmarek ze Strzelina. Ale on jest tutejszy, pomagamy. I 134 na mecie. Witamy serdecznie panią Agnieszkę Kruzel z Wrocławia. I mam informację, że zdecydowana większość mamy już na mecie. A tu witamy pana 276. On ma mało sił, ale biegnie 276. Brawo dla pana. To pan Mariusz Spilarewicz z Ziębic. Panie Mariuszu, witamy na mecie. Ale to jeszcze nie koniec. Proszę państwa, jeszcze zawodnicy być może przeżywali lekki kryzys, ale nie zeszli z trasy, tak jak pani z numerem 190. Brawo pani Ania Muszyńska. Ona właśnie jest ze Szczelina. Witamy serdecznie panią Anię. Następni zawodnicy. I tam widzę jedną panią i dwóch panów rozdzielających. I tam kolejna para. I teraz w każdej parze widzę jest pani. No bardzo ładnie pomagali sobie na trasie. I razem przybiegli na linię mety. Witamy 335 numer. Panią, która przed chwileczką przybiegła linię mety. I kolejna pani. I z numerem 231 przed państwem, proszę państwa, już do mety zbliża się pani Joanna Ptak z Wrocławia. A do mety zbliża się pan z numerem 232. To jest pan Przemek Pucek z Smolca. I pani następna w towarzystwie dwójki dzieci. Witamy 44, panią Beatkę Dobrowolską, tutaj ze Strzelina. I świetnie finiszujący kolejny zawodnik. I pani z numerem 305, to pani Ania Witkowska, również ze Strzelina. I kolejna kobieta na linii mety. Wszyscy dzielnie pokonali tą dziesiątkę. No dzisiaj dziesiątka, ale pogoda była fantastyczna. Trzeba było rzeczywiście mieć dużo siły, dobrą kondycję, żeby tą dziesiątkę w tym roku pokonać. Osób było na trasie. Ja wiem, że większość już na mecie, ale tam jeszcze nie jest koniec. Tam jeszcze biegną, jeszcze są na trasie zawodnicy, być może zawodniczki. Czekajmy do ostatniego. Dostaliście państwo białe torebki. Tam jest talon żywnościowy. Bardzo prosimy, żeby nie zgubić. Tam w środku mała karteczka i zapraszamy do bufetu. A ty zwróciłeś, tak, z tego? Spoglądam tam w tą bramę główną. Tam widzę najbliższe trzy osoby, to pani biegną. Za chwileczkę będą na mecie. Kolejne panie na mecie, 31, numer 277, 277, proszę państwa, to pani Agnieszka Szumna ze Strzelina.
192 numer. Witamy serdecznie z numerem 192 Wiktor Nagirniak. Tych, którzy już doszli do siebie po biegu, zapraszamy do bufetu. Tam jest karteczka w tej białej torbie, bo około godziny 15 zaprosimy Państwa. Zaprosimy do Parku Głównego. Witamy numer 338. Pan Mariusz Więcławski z Kaszówki. Witamy serdecznie Panią na mecie, Panią Katarzynę Kowalewską z Krzeptowa. No i kolejni. No tu pan dżentelmen dał się wyprzedzić koleżance z numerem 10, pani Magdzie Warszawskiej ze Szczelina. Uwaga, uwaga, bardzo prosimy zawodnicy ze Szczelina, Związowa. Zawodnicy Związowa proszeni są o podejście tutaj koło tego białego ambulansu. Czeka na was pan burmistrz, który ukończył bieg. Panie burmistrzu, gratulujemy. Związowa zawodnicy proszeni są o podejście koło białego ambulansu. Wiązów. I tam widzę na trybunie gromkie brawa. Jeszcze nie widzę numeru, ale oni biją brawo. 238 numer zbliża się do mety. 238 to pani Agnieszka Rogalińska tutaj ze Szczelina. I pomalutku, spokojnie z numerem 350 pani Ewunia Durawa z Żurawiny. Witamy panie Ewuniu. No i tam znowu burza braw, ja jeszcze tej zawodniczki albo zawodnika nie widzę. A to pani, witamy z numerem 205. Czyżby to była przedstawicielka ze Szczelina? 205, pani Dorota Orzechowska, tak niedaleko, Biały Kościół. Otrzymywała brawa, więc domyśliłem się, że to Szczelin albo niedaleko Szczelina. Więc proszę Państwa, nie dosyć, że się męczył, skończył bieg, to jeszcze ma siłę, żeby robić zdjęcia wszystkim, którzy są z nami na szczelińskiej dziesiątce. Kto tam biegnie? Kto tam biegnie? Z numerem 15 zbliża się do nas przedstawiciel Szczelina oczywiście, Stanisław Bednarski. Tam jest grupka prawdziwych kibiców. Biją brawo wszystkim. A teraz biją brawo pani Martynie Matwiju ze Szczelina. 173 numer. Już na mecie. I 236 numer. Proszę Państwa, witamy. A 236 to miała pani Raczyńska Elżbieta z Wrocławia. Z Kamieńca Ząbkowickiego, grupa biegowa ZSP Ziębice.
wyjątkowe zdjęcia. Wyjmujemy z białej torebki talon żywnościowy. Idziemy i po godzinie 15 zapraszamy do parku. Tam jest uroczyste zakończenie i podsumowanie tegorocznej edycji Dziesiątki Strzelińskiej 2014. I tam Wiązów robi zdjęcia, Wiązów robi piękne zdjęcia. Pan burmistrz zapraszał przedstawicieli Wiązowa, pamiątkowe zdjęcie ekipy z Wiązowa. I z numerem 102 mija metę pani Magdalena Kaczmarek ze Świdnicy.
osobne podziękowania dla pani burmistrz za ufundowanie koszulek dla Strzelińskiego Klubu Biegacza. Klub Biegacza Strzeliński serdecznie dziękuję pani burmistrz za ufundowanie tych wspaniałych czerwonych koszulek bardzo twarzowych. Dziękuję bardzo. Ja sądzę, że sponsor strategiczny, ten, który współfinansuje dzisiejszą dziesiątkę strzelińską, a więc Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelinie, że również w czwartą edycję będziemy mogli powitać przedstawicieli Gospodarczego Banku Spółdzielczego jako współfinansującego czwartą edycję strzelińskiej dziesiątki. Również puchary niespodzianki, puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki miasta i gminy Strzelina i puchar dla najlepszej zawodniczki, zawodnika województwa dolnośląskiego. A więc to są te niespodziewane puchary, które będziemy wręczali po godzinie 15 w parku głównym na scenie po godzinie 15. Teraz zawodnicy regenerują się, odpoczywają, korzystają z talonów żywieniowych i spotykamy się po godzinie 15 na scenie głównej w parku. Bo karetka powiadomiła nam, że jest jeszcze jeden zawodnik na trasie. On tam biegnie przed karetką. To będzie prawdopodobnie ostatni, bo karetka zamykała stawkę biegową i zaraz w Strzelinie, jak zwykle publiczność bardzo gościnna, powita tego pana, który wprawdzie jest ostatni, ale on jest zwycięzcą, bo on ukończył, odniesie do karetki. On dobiegnie za chwileczkę do mety i my go tutaj serdecznie powitamy na stadionie na mecie. Ale takiej reklamy jak ten zawodnik, który tam biegnie na ostatnim miejscu, nie miał żaden. Polowany przez karnetkę na sygnale, za chwileczkę będzie przed państwem. Już jest w bramie, już jest na bieżni, jeszcze parę metrów będzie miał do pokonania ten zawodnik kończący całą stawkę ponad 300 biegaczy w dzisiejszej strzelińskiej dziesiątce. I już się rozżywamy i już bijemy brawa, senior biegów. Thank you.
Ryszard Szymborski, Wrocław na mecie! Witamy serdecznie, to jest właśnie publiczność szczelińska. Jest z nami zawodnik specjalnie, który przeholowany został przez kolegów. Dziękuję wam bardzo. To był ostatni chyba zawodnik, tak? Jeszcze nie. Jeszcze panowie mówią, że jeszcze jeden. Ale czy to ten zawodnik, który w ubiegłym roku po godzinie przybiegł na metę? Jeszcze jeden, ale więcej idzie niż pięknie. Miejmy nadzieję przed zakończeniem, że jego tu nie zastaniemy, ale że zostawiliście go na trasie, a gdyby potrzebował pomocy? Biegnąć, bo daje radę. Aha, czyli on jest pewny, że dobiegnie, tylko nie wie kiedy. Dobra, my tu w Szczelinie czekamy. Czyli okazuje się, że pan, który przed chwileczką przybiegł, to jest przedostatni. Ja mam pytanie do kolegi tutaj, który przed chwileczką przebiegł. Ja myślałem, że pan jest ostatni, a okazuje się, że za panem jeszcze jeden zawodnik. Czyli można powiedzieć, że pan kolegę zostawił. Dobra. Myśli pan, że nasz kolega Antoś dobiegnie? Znają się i powiedział pan, że Antoś będzie miał czas taki, jaki będzie miał. W ubiegłym roku czekaliśmy godzinę na niego, ale dobiegł i jeszcze Antoni jest jeszcze na trasie. Miejmy nadzieję, że pokona swoje słabości. W tamtym roku godzinę po pierwszym przybiegu. W tym roku będziemy bardzo szczęśliwi, zadowoleni, jak Antoś mimo tego dobiegnie i powitamy go jak zwycięzcę na linii mety. Antoni, czekamy na ciebie.
Oczywiście w wozu strażymy miejskiej jest kolega Antoni, ale wynik będzie lepszy jak w tamtym roku. Chyba o 50 sekund będzie lepszy. Ma końcówkę. On zawsze miał dobrą końcówkę. Proszę, on pół trasy przeszedł, ale i ostatnie metry powiedział, że przebiegnie. W tamtym roku ma równą formę. Ma równą formę. W tamtym roku ostatni i w tym roku ostatni. Ale bardzo ambitny. Ja go znam bardzo długo. To jest z Wrocławia. Mój kolega biega od szeregu lat coraz wolniej. Ale cieszymy się i będziemy się cieszyli za chwilę wszyscy, że jest z nami. Jest kolega pilot Stanisław Wąsiński. To znaczy, że to już naprawdę będzie koniec. Jest pilot, jest wóz Straży Miejskiej, a pomiędzy nimi jest wyczekiwany przez nas wszystkich kolega Antoni. Antoś, czekamy na ciebie! Chodź, Antoś! Nie męcz się, spokojnie, już dojdziesz! Proszę bardzo, jak wspaniała praca rąk. Tak, on nas posłuchał. Już troszeczkę wolniej. A tym razem wspaniałym finiszem zakończyłeś tegoroczną dziesiątkę strzelińską. Antoni, gratulujemy ci. Jesteś coraz bardziej sprawny i o to chodzi. A okazuje się, że dzięki Antosiowi możemy dłużej wypoczywać, bo zakończenie jest nie o 15, a o 15.30. Antoś, chodź, niech się chce. W coraz lepszej formie jesteś. Ja nie biegnę, bo ja nie mam siły. Brawo, Antoś, brawo. To ja wiedziałem już dawno, że końcówkę masz dobrą, ale że będziesz biegł na koniec, to nie wiedziałem. 70, 237. Antoś, bardzo prosimy, kto jeszcze nie zdał numeru startowego, prosimy o zdanie. A ja z Państwem się zobaczę za pół godziny na scenie głównej w parku. A tymczasem życzę przyjemnego wypoczynku, posiłku i spotykamy się za pół godziny w parku.